Hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Dymek, witam was serdecznie w recenzji naprawdę ekskluzywnego tanka, ale tak poważnie, to jednego z lepszych chyba tanków i ciekawą nowość 2023 roku. Pamiętajcie, że na moich recenzjach nie ma chmureczek, więc Twitter i Discord po recenzji, linki w opisie, natomiast z nami jest Atlantis GT, czyli coś pięknego. Nie miałem do końca pasującego boksika, takiego ładnego niebieskiego. A też nie do końca mi się chciało, więc legend musi mi posłużyć za bazę tego, żeby wam go pokazać. Maluszek jest naprawdę bardzo, bardzo ładny i wygląda ekskluzywnie, ale przy tym to użytkowo ma jakiś sens, więc zaczynamy od wyglądu i wygląd jest ładny. W końcu jest to tank, który mi się podoba i o którym mogę coś więcej powiedzieć, chcieć coś więcej powiedzieć, dlatego że tutaj te plasterki miodu połączone z jakimiś takimi wycinkami rzeczywiście są bardzo ładne. Po pierwsze chronią nasze szkiełko, że kiedy upadnie ma większą szansę na przeżycie, ale również wizualnie polepszają. Zostaje mamy też drugie szkiełko, które już nie jest szkiełkiem, tylko jest wykonane z jakiegoś materiału, tego, który się nie zbija. Nagrywanie drugiej w nocy nie jest najlepszym pomysłem. Pyrex. PSU Tube. Okej, nevermind. Kap zwężający się ku górze i swoją drogą to stanowi najbrzydszą część tej konstrukcji. Nie mam pojęcia, czemu cały czas kapy nie są robione w kolorze parownika. Ja wiem, że to może być uciążliwe, bo tych kolorów jest trochę, w tym przypadku cztery, wszystkie klasyczne, oprócz tego niebieskiego, który jest ciekawy. Ale jak ładniej by to wyglądało, jakbyśmy mieli kap w kolorze parowniczka, albo chociaż srebrny, żeby to jakoś tak, no może nie srebrny, ale żeby bardziej fitowało. Ale pomijając kwestię ustnika, mamy poniżej o-ring, oczywiście odpowiednio wyprofilowany, odpowiednio wypolerowany, tak żeby tworzył idealną podwalinę pod nasze paluszki, żebyśmy mogli to rzeczywiście bardzo łatwo przekręcić i otworzyć sobie system dolewania. To naprawdę działa bardzo prosto i fajne jest to, że podnosi się rzeczywiście do góry, więc nie będzie tu mowy o żadnych wyciekach. Mamy oczywiście dużo uszczeleczek, żeby tutaj naprawdę jak najmniej wycieków się pojawiło. No i system jest bardzo ciekawy, chociaż ja myślę, że ta kwestia z podnoszeniem to jest po prostu kwestia ominięcia tego, że ktoś ma na to patent, jakaś inna firma, więc... Ale działa, działa. Natomiast poniżej od naszego szkiełka mamy airflow. Regulowany w trzech płaszczyznach, trzema klikami. I teraz jest ciekawostka, bo tak naprawdę na tym wygląd się kończy. To, tak jak wspomniałem, jest parowniczek. Bardzo ładny parowniczek, ale nadal parowniczek. Od spodu możemy dostrzec, jak nasz airflow ogólnie się przemieszcza właśnie w tych trzech płaszczyznach. Natomiast, kiedy go sobie odkręcimy, tego wariacika, po pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to jest bardzo zamknięta konstrukcja. Ja wiem, że to jest bardziej sabomik, aniżeli oczywiście coś RDA czy coś tego pokroju. Natomiast ta zamknięta konstrukcja na pewno przyczyni się do świetnego smaku. I to, co mamy ciekawego na naszej bazie, którą po prostu wyciągamy. Bo w bazie mamy bazę. Ha! A raczej po prostu chodziło o to, że mamy tutaj do wyboru trzy różne airflow. Trzy różne poziomy airflow, trzy różne bazy airflow. Pośrednicy 1,2, 1,5 i chyba 1,0, ale tutaj nie jestem pewien. Generalnie system tego wkładania jest dość ciekawy, bo na logikę to powinniśmy to jakoś wkręcać, wykręcać. Natomiast wkładamy to generalnie od dołu, dopychamy do samego końca, blokuje się i mamy gotowe. Więc mamy trzy dodatkowo airflow do wyboru, oczywiście przy każdym. Ten 1,2 jest pośrednim. Możemy wybierać jeszcze na naszej bazie również trzema poziomami, jak bardzo mam być otwarty bądź zamknięty. Oczywiście wkładając na tą bazę z airflow, musimy wyszukać sobie dzióbeczka, odpowiednio trafić w bazie i wtedy sobie to idealnie, gładziutko wejdzie i gotowe. Same grzałeczki mamy 3 do wyboru. 0, chyba 18, 16, to jest najmocniejsza do 60 ponad watów, natomiast najsłabsza jest chyba 0,6 ohma i ona się zaczyna w ogóle od 20 watów. Atlantis SE Coil, dlatego u mnie siedzi najmocniejsza. Ewentualnie jeszcze nie najmocniejsza. 0,3 ohma do 400 watów siedzi tutaj, natomiast zaraz temu zaradzimy. To jest zdecydowanie większa grzałeczka, dużo bardziej masywniejsza się wydaje, choć jak sobie to porównamy przy sobie, to są bardzo podobne. Nie podoba mi się tylko na tych grzałeczkach to, że opis omowy i tego wszystkiego jest taki bardzo malutki i kiedy tylko sobie włożymy w to dzióbeczek od Airflow, no to jest praktycznie niewidoczny. Tu jest grzałeczka 0,18 do 60 W, chociaż do niej to zdecydowanie przydałby się ten Airflow największy. Nie musimy specjalnie mierzać, trafiać, bo wystarczy, że sobie go delikatnie włożymy, będziemy przekręcać i w końcu sam trafi na miejsce. Bardzo łatwo zamykamy. Fajne jest to, że pozbyliśmy się tutaj naprawdę wielu, wielu gwintów. Również ten gwint, który sprawia, że zamykamy naszą bazę, łączymy ją z całą resztą parownika, nie jest długi, jest bardzo prosty, nie ma ostyka wędzi, nie ma jakiegoś zacięcia się, że źle włożymy, coś nie będzie pasowało. Świetnie. Jeżeli chodzi o smaczek i o chmury, pamiętajcie, Twitter i Discord, linki w opisie. Natomiast, no w zależności od grzałki i airflow, jakiego wybierzemy, i smaczek będzie inny, i chmura będzie inna. Natomiast na grzałeczce rzeczywiście do 60 W na maksymalnym airflow, czyli tym 1,5 średnicy i na maksa otwarty airflow tutaj jest spoko. Jeżeli chodzi o ten, to co mam teraz to zamontowane, czyli 1,2 średnicy, nie jest spoko.
Tego praktycznie udałoby się używać do bezpośrednio do płuc, a na pewno nie przy 60 W, bo było bardzo, bardzo gorąco. Więc dobierzcie odpowiedni airflow do odpowiedniej grzałki i generalnie tutaj nie ma co za bardzo wydziwiać, bo ta najsłabsza grzałeczka będzie się najlepiej nadawała do tego najmniejszej, do airflow o najmniejszej średnicy, natomiast najmocniejsza do tego o największej. I tutaj niby mamy taką możliwość kustomizacji, jednak i tak wszystko zależy od grzałki, więc za dużo tutaj nie zrobimy. Fajnie, że ten airflow tak naprawdę jest w trzech poziomach, chociaż oczywiście bardziej w dwóch, dlatego że w momencie, w którym raz go wezmę, mam go otwartego do połowy, raz na maksa otwarty, a w trzeciej pozycji jest na maksa zamknięty, więc wtedy po prostu no, nie możemy go używać. Jest totalnie zamknięty. Co też jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o wycieki, ale te wycieki przez mój czas tego użytkowania się tutaj nie pojawiły. No nie korzystałem z niego jakoś bardzo długo, będę z wami całkowicie szczery. Natomiast wystarczająco długo, żeby stwierdzić, że smaczek jest naprawdę na świetnym poziomie meszyk i ta całościowo zamknięta konstrukcja i grzałka, która jest bardzo wysoko tutaj, świetnie oddaje smak, jest bardzo soczysty. No a chmury są spoko, ale ocencie sami. Twitter, Discord o recenzji. Podsumuję tego wariata, bo już trochę to nagrywam i bez przesady, ile można to nagrywać. To jest naprawdę świetny reprezentant 2023 roku. To jest parownik, na jakiego zasługujemy i z jakim fajnie jest rozpocząć ten rok, bo widać tu pewne zmiany, widać tu udoskonalenia. Oczywiście zmienny airflow na naszej bazie poprzez dokładanie czegoś, wyjmowanie nie jest nowym pomysłem, natomiast mamy tu wszystko, czego ja bym tylko oczekiwał. Przede wszystkim bardzo prosty system wlewania, nie żadne kapy, nie żadne uszczelki, nie żadne zdejmowanie. Po prostu przekręcam, ale pamiętajcie, że musi być mocno dokręcony. Dolewam bardzo wygodnie, nic się nie bąbelkuje. Kolejna świetna rzecz to jest zamykający się i otwierający się komin, czyli kiedy dolewamy naszego płynu, zamyka się nasza grzałeczka, żeby nie było dużej różnicy ciśnień i żeby nie pojawiły się wycieki, chociażby przez to, albo plucie, albo jakiekolwiek wypociny. Świetna rzecz. Airflow. No trochę szkoda, że nie ma to jakiejś większej regulacji, ale niby mamy to na naszej bazie, ale wiecie, to i tak będzie do wybranych grzałek. Natomiast szkiełko też fajnie zabezpieczone, co przy okazji sprawia rzeczywiście fajny i premium design moim zdaniem. Według mnie. Czekam waszej opinii, co o nim sądzicie i czy w ogóle jesteście przekonani do jakichś parowniczków od tego producenta, bo mi naprawdę to siada. I naprawdę jestem mega, mega ciekaw, co wy o tym sądzicie, bo ja myślę, że to nie będzie bardzo popularne, a wielka, wielka szkoda, bo parowniczek dający naprawdę spore możliwości. O, na sam koniec parę informacji, których nie podałem wcześniej, nie wiem czemu, ale jeżeli chodzi o Polskę, to oczywiście 2 ml, jeżeli chodzi o resztę, to 4 ml pojemności, średnica 25 mm, idealnie pasuje na właśnie mojego legendzika i waży dość sporo, bo około, bo ponad 70 gramów, no ale jest to jeden kawałeczek metalu, który naprawdę sprawia wrażenie czegoś premium, czegoś solidnie wykonanego i po prostu przyjemnego użytkowania i patrzenia na to. Chcę na to patrzeć, bo mi się to po prostu podoba, jest ładne i na tym, i tym zdecydowanie to mnie wygrywa, że nie sprawia to wrażenia czegoś tego kiczowatego, czy po prostu zwyczajnego, co jest mi obojętne, więc naprawdę przekonał mnie do siebie i myślę, że jest okej. Ale już się z wami żegnam. Trzymajcie się, pozdrawiam cię, tylko cześć.